Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych widzów, moich kochanych, na prywatnej edwierce. Tak serio, to już, nie wiem, 15 minut gadałem i się skapnęłem, że nie włączyłem nagrywania. Tak, ze hit. No ale co, no trudno. Chciałem coś na 114 poekspić, ale ekspowiska są zajęte. O, zobaczymy, czy są grupy na kolosów. Najwyżej kolosy będą. Jak nie będzie, to ja nie mam pomysłu w ogóle, co robić na tym odcinku. To jednak nie jest priv, że sobie przeszukasz Herosa i masz pewność, że ten Heros będzie. Dzisiaj będzie taki szybki odcinek, ale mam będę, więc go nagram. Bo jeszcze dzisiaj będzie live'ik z łaźni. Zobaczymy, co tam się na łaźni będzie działo. O, jest trochę osób. Dobra. Może będzie bite. Uno momento. Jest na tym szybko napisemy. 50 reguł plus. O, jest szósty. Nie, no to dobra, to ja robię cięcie i widzimy się na biciu Regulusa. Dobra, witam po pauzie. Bijemy Regulusa. Nie mamy wojownika, a mamy wojownika, ale to będę bił turowo. Żeby zniszczyć tego pancerza, chociaż szybciej trochę. Bo grupa jest taka se, bym powiedział. Dwóch magów. Taki se i... też taki se. Tacy, taki... no taki nie za dobry teamek. Zazdro, chuj tym wszystkim ludziom, co wydropili z 5-0. Mi nie zostało nic, chujowy boj w ogóle. Chciałem tylko te łapy i ich nie wydropiłem. Ogólnie praktycznie nic nie wydropiłem. No w sumie żadnej legendy nie wydropiłem, a biłem każdą postacią. Przy wielu legendach byłem, żadnej nie zdobyłem, wszystkie itemy przepaliłem na kolejne bicia. I jedyne co mi zostało z eventu to łapki. Nice. Nie polecam w ogóle bardzo eventu wakacyjnego. Był słaby. Nic nie dropiło, nic nie dropiło. Kompletnie nic. Ma jeszcze 500 pancerza, tak. Dobra, zbiję pancerz, daję. Ciekawy. No. Zobaczymy. Na pewno ten odcinek nie będzie tak długi jak ten wcześniejszy. Bo to 30 minut to mi się nie chce, muszę jeszcze questy zrobić, a questami to was nie będę dziennymi nudził na odcinku. Po Regulusie pójdziemy na Szae. Z Szae pójdziemy na Lambo na 4-9, zobaczyć czy jest grupa. Jak nie będzie, to będzie koniec odcinka, jak będzie, to jeszcze Lambo będzie w odcinku. Po pancu, tak, dobra, F. Już nie muszę sobie klikać, znalazłem pop filter do mikrofonu, także mam nadzieję, że będzie lepsza jakość, a nie będzie słychać każdego szelestu mojego oddychania i ogólnie takich dźwięków niepotrzebnych. Także no, na 20:20 zapraszam dzisiaj na live'a, bo będzie na 99%. Bo to nigdy nie może być 100. Nigdy nie można być niczego pewnym, pamiętajcie o tym. Mówię wam. Jakby teraz z tego Regulusa poleciał hełmik legendarny. I to dla mnie. To ja bym, nie wiem, odpalam kamerę chyba i robię fikoła. Jak, a nie, nie mam kamery żadnej. Unlucky. To z telefonu wrzucę filmik. Jak robię fikoła, jak spadnie mi lega hełmik na... Ale to niemożliwe. Takie rzeczy są nieprzeznaczone dla
śmiertelników, takich jak ja. O, CBC wszedł za 4 koła. A, cipu, ale ten piętno. Nie wiem, ten tanc sadzi fajne cebeki przez tego SKF-a. Przydałoby się w pierku mieć 18. I łapki jakieś ze SKF-em, byłoby fajniej. Tam w EQ na ustawki to tam prawie 2 SKF-a jest, tylko co tam jest zmienione. Helmik chyba inny gram. Pierek mam z 5-5, to ma 18 SKF-a i łapki klątwa mają jeszcze SKF-a. Dobra, koniec tego gusa. Szkoda, że tak w walce mi te zebeki nie wchodzą. Jak ludzie awczą na tych kolosach, to jest po prostu... Przychodzisz na kolosa, no to chyba psychodzisz go bić, kurwa, a nie... Awczysz 3 godziny. No, standardowo. Logamy na SAE. Muszę sobie w ogóle kamik ustawić czerwonego smoka na tego SAE. Mam ich tyle depo, a nie mam ich na co ustawić. To przynajmniej będzie na co teraz, jak się już jest na czerwonej mapie. To już opłaca się na niego kamyk ustawić. Fajnie, fajnie, że w końcu to zrobili. Przynajmniej jak się nie marnuje na tych 40 levelach. Zobaczymy jeszcze, czy jest grupka na Lambo. Jak nie ma, to taki szybciutki, króciutki odcineczek. Żeby było, że coś się na kanale dzieje, że kanał się rozwija. No, obiecuję. Już obiecywałem wcześniej, ale obiecuję, że te odcineczki będą się teraz pojawiać. Jak już ustawiłem Bandicama do nagrywania normalnych odcinków. Puh, Bandicama, OBS-a do nagrywania normalnych odcinków. Wcześniej to mnie ograniczało te 10 minut, to mówię, kurwa. Nie ma co robić w tym. Nie ma w ogóle po co tego robić. Takie 10-minutowe to jest gówno, bo wyjdzie ci coś, chcesz coś więcej nagrać, a później weź to montuj. A jak już pewnie wiecie, ja do montowania jestem nieprzekonany zbytnio. Dobra. W ogóle. To będzie trzeba włożyć jakiś ten. Jakiś. Co jakiś, a ekwipunek dzisiaj będzie trzeba tu przełożyć. O, możemy jeszcze wspólnie pójść na maga i zobaczymy unikatowe pierścionki na aukcji i naszyjniki. Chociaż w sumie unikatami to można wszystkimi ulepszać, to już nie jest tak jak z heroikami, że trzeba konkretne wybrane. Ale tu nie ma miejsca w torbach. To mi się nie chce nawet, bo muszę ulepszyć bronię na tanca na 120, tylko zastanawiam się, może ktoś z tu obecnych widzów gra na 120 levelu i chciałby mi powiedzieć, bo jeszcze nie mam pomocniczych broni na tanca na 120, czy na 120 tancerzu ostrzy się gra fizyk i głęboka w pomce, czy się gra podwójną głęboką, bo na 120 już jest ta umka. Zaraz logne na któregoś tanca do wyboru do koloru, bo jest 4. Puh, 4, już 5 w sumie. No i tu jest. Ha, nalot na pokój. Zadymy w chuj. No, na 120 jest już to. Szansa na głęboką z pojedynczej i zwiększone z broni głównej.
że mi się wydaje, że podwójną gierkę się gra. Ale nie wiem, nie grałem jeszcze na 120. Oj, dlatego tak się zastanawiam, o co chodzi, czy którą broń ulepszać, nie? Czy no na pewno będę musiał w końcu ulepszyć dwie. Bo tak czy siak. Jak ja kocham, jak do pokoju się nie puka, to jest chuj. No. Sam fizyk też będę musiał ulepszyć. Chociaż nie, no namaga to podwójna truta już wtedy. O i tu jest właśnie problem, bo ja nie wiem, co mam ulepszyć. Niech ktoś z kochanych widzów mi powie, czy na 120 się gra fizyk głęboką, czy podwójną głęboką. Jeśli jest jakiś tancerz, który grał na 120 levelu, jeśli nie ma, to ja będę grał sobie podwójną głęboką i... Nie wiem, no po prostu... Łeb mi wybucha, w ogóle... Na 120 levelu... Chwila. 40 ma 16 umek, 120 86 w takim wypadku, tak? Bo to 80 leveli więcej. Czyli 86. Czyli 96 punktów umiejętności, czyli 95 wykorzystanych. Czyli na 120 mogę dać tu tylko jedną umkę. Czyli... A nie, jak jest 119, będę miał 95 wykorzystanych, tak? A 120 będę miał... Nie, no to tak czy siak, jedną umkę tylko będę mógł dać, czyli tylko to. Albo bandaż. Nie wiem, muszę lognąć na 114, zobaczyć ile teraz mam tam punktów umek. A, to poczekamy jeszcze do Szae, zbijemy razem Szae. Dawaj Legę, kurwa, tak dawno legendy nie widziałem. Fajna legenda, fajna, tylko obramówka nie taka, w sumie żadna. 114. Nie no, chyba w kalkulacjach to się nie pomyliłem, no. Magradit jak zawsze zbocone. No, 96. Czyli jedną mukę tylko będę mógł dać. No, czyli to. A co na maku będzie trzeba dać? Nie wiem, no. Będzie kminione, co z tym. Co na tym 120 levelu będzie trzeba zrobić. No to już swoimi prawami się rządzi. Dobra. Ja nie przedłużam. Może zrobię cięcie. I jeszcze jedno takie szae na koniec dla wytrwałych będzie. No i ostatnie szae dla wytrwałych. Pozdrawiam. Widzimy się na łaźni za 5 godzin 15 minut.